Jako, słuchajcie, wiem, będzie słychać klimatyzacji, ale jest mega gorąco. Właśnie nagrałam dla was filmik razem z Pimpkiem i nie mogę się doczekać, aż ten filmik pojawi się na kanale. Będzie on na 7777 subskrypcji i będzie naprawdę, naprawdę fajny. Uśmiałam się do rozpuku, ale dzisiaj nie o tym. Chciałam wam pokazać, jak wczoraj spędziłam dzień na Akihabarze. Możecie mnie oglądać na Instastory również. Na Instastory dodaję właśnie ostatnio, zawsze jak gdzieś jadę z pracą, dodaję właśnie urywki dnia codziennego. I właśnie wczoraj też dodawałam, też troszeczkę nagrywałam na vloga, ale niestety, znaczy niestety, stety, byłam razem z małym dzieciątkiem, 1,5-rocznym Musasim i jako, że jestem najlepszą ciocią, postanowiłam, że zamiast vlogować, po prostu będę się fajnie bawić z dzieciątkiem. I tak właśnie było, na szczęście mama Musasiego, Monika, bardzo pozdrawiam Monikę, troszeczkę nas ponagrywała, porobiła zdjęć, więc pomyślałam, że wam pokażę, jak wczoraj spędziłam dzień. Będzie to naprawdę szybki, krótki vlog, no ale wiecie, dzieci potrzebują atencji i uwagi, a ja niestety no, nie potrafię tego nie robić, jak się bawić z dziećmi. Uwielbiam bawić się z dzieciakami i miałam naprawdę wczoraj niesamowicie fajny dzień i chciałam się z wami podzielić tym dniem, urywkami tego dnia. Także wchodźcie na Instagrama, na Instastory, wbijajcie dalej subskrypcję, żeby zobaczyć filmik z Pimpusiem. Piszcie komentarze, lajkujcie, subskrybujcie, naklikajcie w dzwoneczek, naklikajcie reklamy. Wchodźcie na grupę, wchodźcie na Facebooka. Ja spocona idę się umyć i montować dla was kolejne filmiki. Uciekam. Trzymajcie się i mam nadzieję, że się ten krótki vloczek wam spodoba z wczoraj. Bye, bye! Ej, to nie działa. Jak zrobić, żeby było kolor umadzi? Pomóż mi. Trochę techniki się człowiek gubi. Nie, bo ja mam Maca. Inma officer. I wyjść ze stanu drewnianego. O, nie wierzę. Musasi. Musasi, bardzo zdetronizowana. Musasi. Thank you.
aż 800 jenów, ale ta pani na przykładzie, zobacz na nią. Wygląda jak wkurzony Sumito. Oj, umaję. A co to za odkrywca? O, ty. Co teraz ja? Tutaj. Rolę ważną. Ciotka, masz siąść na kamyku i urodzić wodę. No czekaj, siądę na kamyku. Co teraz robimy? Oswaja cię! Dopiero lecą, no!